kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Mały kuzyn kotków. Pewnego dnia mamusia powiedziała kotkom, że będą mieli gościa. Kotki, wiecie, co was dziś czeka? Moja siostra, wasza ciocia, Cynamonka przyjeżdża. Odwiedzi nas ze swoim małym synkiem Bajglem. Mamy prawdziwego kuzyna? Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Jestem ciekawy, jaki jest nasz kuzyn Bajgiel. Na pewno jest bardzo uprzejmy. Dzień dobry, kuzynko. Cóż za czarująca kokarda. Na pewno uwielbia czytać. A ja się założę, że gra w piłkę nożną. Z nim udałoby się stworzyć drużynę marzeń. Albo zespół muzyczny. Cześć! Witaj, Cynamonko! Ciocia Cynamonka! Witajcie, moje małe kotki! Ależ wyrosłyście! Gdzie jest Bajgiel? Bardzo chcemy go poznać! Oczywiście, oto on! To na pewno nasz kuzyn? Kochanie, tylko bądź grzeczny! Pobawcie się z kuzynem, a my wypijemy herbatkę. Kotki nie wiedziały, że Bajgiel jest taki mały, więc nie wiedziały, co z nim zrobić. Nawet nie chodzi, więc jak się z nim bawić? I w ogóle nie potrafi mówić. Ostrożnie, to moja ulubiona lalka. Widzisz tę piłkę, Bajgiel? Możemy się nią pobawić, jeśli chcesz, dobra? Chyba jesteś jeszcze na to za mały. Spójrz tutaj, najlepsza gra na świecie. To są szachy. Tylko nie moje szachy. Nie możesz bawić się lalkami. Ani moimi autami. Musimy go jakoś uspokoić. Nie możemy mu dać do zabawy młyna. To zabawka dla starszych niż on. Jeśli mu go damy, to go zepsuje. Już wiem! Mam świetny pomysł! Musimy znaleźć odpowiednie dla niego zabawki. Kiedy byłam małym kociakiem, uwielbiałam tę grzechotkę. Słodka, prawda? Kotki znalazły zabawki, którymi bawiły się, gdy były jeszcze małe. Fantastycznie, kotki. Widzę, że zaprzyjaźniliście się z Bajglem. W takim razie będziemy was odwiedzać zdecydowanie częściej. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki przekonały się, że zabawa z małym kuzynem może być fajna. Zwłaszcza jeśli pamiętasz, co cię bawiło, gdy sam byłeś mały. Zarazki. Pewnego dnia kotki wróciły z zabawy na dworze i chciały zjeść jakiś owoc. Pycha, ja chcę jabłko. Ja winogrona. A ja i jabłko, i winogrona. Kotki, przecież bawiliście się na dworze, czy tak? Więc musicie umyć łapki, zanim coś zjecie, bo są na nich zarazki.
Nigdy w życiu nie widziałam żadnego zarazka. A co jeśli mamusia je wymyśliła, żeby zmusić nas do mycia łapek? A może wyruszymy na poszukiwanie zarazków i jeśli żadnego nie znajdziemy, powiemy mamusi, że nie istnieją. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Mamusia zawsze mówi, że w łazience jest mnóstwo zarazków. Jakoś żadnego tutaj nie widzę. Ja też nie widzę. Kto by chciał mieszkać w toalecie? Może lubią żyć tam, gdzie mają dużo jedzenia. Czyli w kuchni. Znaleźliście jakieś zarazki? Ani nawet odrobineczki połtyć małego zarazka. Może one są tak małe, że nie widać ich bez szkła powiększającego. To nie zarazek, to nasz tatuś. Na żadnym z tych guzików nie ma zarazków. Fuj! Znalazłam! Jest tutaj. To przecież zwykły pająk. Mamusia zawsze każe nam umyć łapki po zabawie na dworze, prawda? Czyli tam powinno być mnóstwo zarazków. Kotki sprawdziły wszystko wokół bardzo dokładnie, ale wciąż nie znalazły zarazków. Dość tego. Nasze badania dowodzą, że zarazki nie istnieją. Właśnie, więc od razu pójdę coś zjeść bez zbędnego mycia brudnych łapek. Krakersie, a czy umyłeś najpierw łapki? Jest na nich pełno zarazków i właśnie przekazujesz je babeczkom. Tatusiu, nie mów, że wierzysz w te bajki o zarazkach. Wiemy, że nie istnieją. Szukaliśmy wszędzie i nic nie znaleźliśmy. Żadnego, na dworze ani w toalecie. Czyli wcale nie trzeba myć łapek. Nie! Nie widzieliście żadnych zarazków, bo są bardzo malutkie. Niewidoczne nawet przez szkło powiększające. Można je zobaczyć tylko przez specjalne urządzenie. Dużo mocniejsze niż szkło powiększające, zwane mikroskopem. Teraz je widzę. Widzę zarazki. A, jest ich mnóstwo. Słuchajcie, mam naprawdę świetny pomysł. Kotki umyły łapki mydłem i jeszcze raz sprawdziły pod mikroskopem. No, nie widzę żadnych zarazków na waszych łapkach. Czyli możecie zjeść babeczki lub dowolne owoce. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Przyjemnie jeść babeczki i owoce, kiedy się wie, że na łapkach nie ma żadnych zarazków. Od tej pory kotki już zawsze myły łapki przed jedzeniem. Muszelka. Pewnego dnia kotki odwiedziły dziadka. Dziadek pokazał im wspaniałą kolekcję muszelek. Zbierałem te muszelki w różnych miejscach świata. Są naprawdę piękne. Te dwie wyglądają jak małe wieże. Wiecie co? Powinniśmy zbudować z piasku wielki zamek i udekorować go tą piękną muszelką. Możemy ją pożyczyć dziadku? Pewnie, że tak. Ale pamiętajcie, żeby potem je tu przynieść. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki budowały zamek z piasku, a dziadek malował swoją łódź. Nie podchodźcie blisko wody, bo zmoczycie ubrania.
Pragersie, może ja popilnuję muszelki. Ty możesz ją zgubić. Spokojnie, obiecuję o nią dbać. Lepiej zacznijmy budować. Najlepszy zamek z piasku, jaki powstał na ziemi. Została jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Krakers, gdzie masz muszelkę? Chyba jednak ją zgubiłem. O nie, tego się właśnie obawiałem. I co teraz powiemy dziadkowi? Ta muszelka była częścią jego kolekcji. Musiała wypaść mi z kieszeni. Pewnie jest gdzieś tutaj w piasku. Hej, patrzcie, co znalazłem! Pewnie kiedyś płynęła po tym morzu księżniczka, a ten kamień wypadł jej z korony. Jest przepiękny, ale szukamy muszelki dziadka, którą gdzieś zgubiłeś. I już przeszukaliśmy całą plażę. Może fale poniosły muszelkę? Musimy szukać w wodzie. Przecież nie możemy. Chociaż nie zaszkodzi jeszcze sprawdzić przy brzegu. Zobaczcie! O rety, to moneta ze statku pirackiego! Fajnie, ale to nie pomoże nam odnaleźć muszelki. A może upuścił ją tam, gdzie budowaliśmy zamek i teraz leży gdzieś pod naszym dziełem sztuki. Tyle czasu go budowaliśmy. Nie mogę nawet myśleć o zniszczeniu naszego zamku. Kotki, dlaczego chcecie zburzyć ten wspaniały zamek? Dziadku, przepraszam, ale jakby zgubiłem twoją muszelkę. Ale może ją znajdziemy w piasku pod zamkiem. Ha, nie martwcie się tym. Mam mnóstwo muszelek, a taki piękny zamek jest tylko jeden jedyny na świecie. Nie ruszajcie go! Zbudowaliście wspaniały zamek! Ale ta muszelka miała być dekoracją na wierzchołku. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Możemy znaleźć coś innego do przystrojenia. O, a może użyjemy mojej marynarskiej czapki? Krakersie, muszelka się znalazła! Gdzie? Na środku twojej głowy. No tak, racja. Schowałem ją, żeby nie zgubić i zapomniałem. A co to za skarby? Znaleźliśmy je, szukając twojej muszelki. Coś mi się wydaje, że to dobry początek waszej własnej kolekcji skarbów. To też wspaniała dekoracja piaskowego zamku. Ale pięknie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki ozdobiły zamek muszelką, kamieniem i monetą. I bawiły się wspaniale aż do końca dnia. Krótkofalówki. Pewnego dnia mamusia i tatuś dali kotkom nietypowy prezent. Drogie kotki, ten wspaniały przedmiot to krótkofalówka. Odbiór! Słyszycie dobrze? Dzięki niej będziecie mogli rozmawiać na odległość. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Uwaga, mówi pianka. Leży w łóżeczku. Odbiór! Uwaga, mówi budyń. Jestem w kuchni i jem jabłko. Odbiór! Mówi Krakers. I wyglądam przez okno. Pobawmy się w ogródku. Odbiór! Idę! Ja też! Mówi Krakers. Jestem na dworze. Odbiór! Przecież cię widzimy. A także słyszymy. Krótkofalówki przydają się tylko wtedy, gdy jesteśmy oddaleni od siebie. Mówi pianka! Jestem w Afryce! Odbiór! Mówi budyń! Jestem za kokokołem po odbiegunowym! Odbiór! Hej! Czy ktoś na ziemi mnie słyszy? Odbiór! Krótkofalówki nie działają na orbicie.
Czy właśnie minęła nas kosiarka? Nieważne! Pomyślmy, co jeszcze można robić z krótkofalówkami. Możemy jedną dać mamie, wtedy zawsze będzie z nami w kontakcie. Ale po to mamy telefon. Poza tym wszyscy wokół by słyszeli, co mówi mama. O! Uważaj na ślizgawce, żebyś nie podarł gatek jak ostatnim razem. O, ciszej, mamo! Rozdarłeś gatki? Dlaczego ta kosiarka jeździ wokół zupełnie sama? Nie wiem. Nie wiem też, do czego jeszcze można użyć krótkofalówki. Okazuje się, że nie jest za bardzo przydatna. Uwaga! Mówi inspektor policji. Zaginęła miejska kosiarka do trawy. Proszę zgłosić, jeśli ktoś ją widział. Odbiór. Miau, wow. Crackers chyba znalazł jakiś zaszyfrowany policyjny kanał. To mi podsunęło pewien pomysł. Drużyna kotyciaków zgłasza przełom w sprawie. Widzieliśmy kosiarkę, jeździ sama. Odbiór. Crackers? Pianka? Budyń? Tak, to my! Zatem kontynuujcie poszukiwania. Informujcie mnie na bieżąco. Odbiór. Jasne, przyjąłem. O, Rety, słuchajcie, będziemy szukać kosiarki jak prawdziwi policjanci. Znalazłem ślady kosiarki, prowadzą prosto w krzaki. Odbiór. O? Znalazłem ślady kosiarki przy wielkim dębie. Odbiór. A ja widzę ślady kosiarki dosłownie wszędzie. Jestem prawie pewna, że ją słyszę gdzieś niedaleko. Tak, widzę ją. Jedzie w kierunku naszego domu. Policja, odbiór! Kotociaki meldują, że kosiarka jest w naszym ogródku. Przyjąłem, już jadę. Jest! Moja piękna kosiarka! Ale za tobą tęskniłem! No już, stój! Proszę, zatrzymaj się! Jestem taki wdzięczny za znalezienie jej! Nie wiem, co bym bez niej zrobił! Powinien pan podziękować drużynie kotociaków! O, Crackersie, Pianko, Budyniu! Dziękuję wam! Nie ma sprawy! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! O, dziękuję wam bardzo za przycięcie naszego trawnika. Zapraszam do środka na świeżo pieczone babeczki. Mówi mama, herbatka i babeczki gotowe, słyszycie? Odbiór? Tak, głośno i wyraźnie! Jeśli potrzebujecie coś znaleźć, drużyna kotociaków zawsze chętnie wam pomoże. Wspaniały spektakl Milusia. Pewnego dnia Miluś zaprosił kotki i musztardkę na spektakl, który sam napisał. Przedstawiam wspaniałą sztukę. Piękne i cudowne skrzypce. To będzie prawdziwa sztuka z aktorami i rekwizytami? Ze scenografią i w ogóle? I z muzyką? Ze wszystkim i z muzyką też. I wiecie co? Sam to wszystko zagram i będę najlepszy. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Mam nadzieję, że naprawdę będzie dobre, bo miałam iść na poobiednią drzemkę. Jestem księciem w dalekim księstwie i mam cudowne skrzypce, które sprawiają, że ludzie są szczęśliwi. Gdzie jest ten miecz z kartonu? Oj. Mnie się te skrzypce nie podobają. Jestem nikczemnym królem i nie znoszę tej muzyki. O nie, nikczemny król chce zniszczyć moje cudowne skrzypce. Muszę schować się w lesie. Przepraszam, ciężko jest samemu to wszystko robić. Mógłbym ci pomóc z rekwizytami. Tak będzie ci dużo łatwiej grać. O,
Ależ ten las jest straszny. Mój ogonek dostał gęsiej skórki. To jeszcze nie czas na tę muzykę. Ta scena miała być straszna, a ta muzyka psuje cały efekt. Mogłabym ci pomóc, włączając i wyłączając muzykę. Ta piękna panna śpi od setek lat. Ale ja ją obudzę muzyką moich skrzypiec. Nigdy w życiu nie słyszałam tak przejmująco pięknej muzyki. Już nie usłyszysz. Przetnę skrzypce na pół i zamilkną na zawsze. Niezły królu, powstrzymam cię. Książę, królu, nie kłóćcie się. Nie pokonasz mnie. Zobaczymy. Zaprzyjaźnimy się. Jeśli obiecasz nie tknąć moich skrzypiec, dość, nie cierpię muzyki. Poczekajcie chwilę. Naprawdę już się pogubiłem. Kto tu jest zły, a kto ten dobry? O, Rety, to miał być piękny spektakl, a jest piękna katastrofa. Jestem okropnym aktorem. Jesteś wspaniałym aktorem, tylko grasz za dużo ról naraz. Właśnie, gdyby tak było kilku mnie, mógłbym zagrać wszystko. Nie, 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 wiem co trzeba zrobić. Krokersie, czy mógłbyś zagrać rolę nikczemnego króla? Pewnie, zawsze chciałem spróbować coś zagrać. Śpiące musztardko, chciałabyś zagrać rolę śpiącej piękności? Piękności? Oczywiście. Zwłaszcza śpiącej. Ho, 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 ho. Miluś w towarzystwie kotków dali wspaniały występ, bo wszystko wychodzi lepiej z przyjaciółmi. Zabawa w chowanego. Pewnego dnia kotki postanowiły pobawić się w chowanego. Można chować się wszędzie oprócz piwnicy, dobrze? Zgoda, zaczynamy. Kto pierwszy szuka? Ja zdecydowanie nie chcę. Ja też nie. To był ciężki dzień. Tatusiu, pobaw się z nami w chowanego. Tak, pobaw się z nami. Ślicznie prosimy, tatusiu, pobaw się. Ale no dobrze, pobawię się. Ale super! Miau, 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 miau. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobrze, chowajcie się, dzieci, bo już was szukam. Kogo my tu mamy? Znalazłem piankę. A tu chowa się budyń. Patrzcie, to krakers. Jeszcze raz. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, zaczynam szukać. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, zaczynam szukać. Dzień dobry, babciu. Tatuś jest zbyt zmęczony, żeby się bawić. Możemy się zamienić?
Wy w trójkę szukacie, a ja się schowam. Liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, szukamy! Sprawdźmy za kanapą. Pewnie tam się schował. Nie. Może schował się w szafie. Tu też go nie ma. Ma rację, tu go nie ma. Kotki szukały wszędzie, ale nigdzie nie mogły znaleźć tatusia. Może tatuś zgłodniał i schował się w lodówce. Ale tatuś by zamarzł, gdyby tak długo tam siedział. Może schował się w pralce. Mamusia właśnie robi pranie. Mamusiu, nie włączaj pralki! Bo może tatuś tam się schował. Spokojnie, moje kotki. Zapewniam was, że pralka była pusta, gdy wkładałam pranie. I co teraz? Tutaj też go nie ma. Bawimy się w chowanego, ale nie możemy znaleźć tatusia. A może tata jest w piwnicy? Przecież ustaliliśmy, że nie można się chować w piwnicy. Ale zapomnieliśmy mu o tym powiedzieć, zanim zaczęliśmy. Tatusiu! Przepraszam, chyba mi się przysnęło. O, Rety, pewnie byłeś zmęczony po całym dniu pracy. Ojej, żadne z nas o tym nie pomyślało. Rzeczywiście, zaczepiliśmy go, gdy tylko wszedł do domu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy mu powiedzieć, żeby najpierw odpoczął, a potem się z nami pobawił. Tatusiu, a może chcesz jeszcze trochę poleżeć na kanapie? W sumie już się zdrzemnąłem i teraz mogę się z wami bawić. Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia szuka! O, no dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga! Mamusia zaczyna szukać! Kotki świetnie bawiły się w chowanego, bo wszyscy byli wypoczęci i w nastroju do zabawy. Klaunowanie Borysa. Pewnego dnia kotki rozmawiały o tym, kim zostaną, kiedy dorosną. Ja jak dorosnę będę kapitanem statku. A ja znaną pianistką. A ja będę naukowcem. A ja chcę być klaunem. Borys, ty chcesz być klaunem? Nie jesteś zbyt zabawny. Klauni nie są zabawni w prawdziwym życiu. Dopiero stają się śmieszni, kiedy wychodzą na scenę. Ale ty nigdy nie występowałeś. Masz rację, więc zacznę od razu. Wymyślę coś śmiesznego i zaproszę was na mój występ. Wszyscy będą się śmiać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Ale w domu kotki zaczęły się jednak martwić o Borysa. A co, jeśli jego występ nie będzie śmieszny? Będzie mu przykro, jeśli nikt się nie zaśmieje. Wymkniemy się i będziemy wszystkich łaskotać po łapkach. To się nie uda. Kiedy coś jest śmieszne, śmiejemy się wszyscy naraz. No to możemy włączyć nagranie podczas występu. Raczej dziwnie będzie słyszeć śmiech, kiedy nikt z nas nie będzie się śmiał. A może pomożecie Borysowi coś wymyślić? Przyjaciele powinni sobie pomagać. I kotki poszły pomóc Borysowi w występie. O, dziękuję, że przyszliście. Kostium jest prawie gotowy, ale nadal nie wiem, co zaprezentować. Możemy ci pomóc. Wszyscy się śmieją, na przykład, gdy ktoś się przewróci. Popatrz na to. Wrzucisz skórkę od banana, wejdziesz na nią i upadniesz. No spróbuj, dasz radę. Bycie klaunem to raczej nie jest zajęcie dla ciebie. Wszyscy się śmieją, gdy słyszą śmieszną piosenkę. Zaśpiewaj coś takiego. La la la,
La, la, la. La, śmieszne la. Piosenki mają śmieszne słowa. Ale ja nie znam żadnej śmiesznej piosenki. Ha, ha, mam coś lepszego. To pewniak, ciasto na twarzy. Musisz tylko spokojnie stać, ja zrobię resztę. Gotowy? Nie. Zmarnowałeś naprawdę pyszne ciasto. Tak, widzę i to nawet wcale nie było śmieszne. To moja wina, nie jestem zabawny. Nigdy nie zostanę klaunem. Borys, jesteś zabawny, to było świetne. Jestem? A wcale nie próbowałem, to samo jakoś się tak stało. Wiesz co, masz jednak naturalny talent do bycia klaunem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kotki wymyśliły więc występ, który pokazał naturalny talent Borysa. Właśnie kotki przekonały się, że talent nie zawsze jest od razu widoczny. Czasem bywa odkryty zupełnie przypadkowo. Hokej. Pewnego dnia kotki postanowiły zagrać w hokeja. Dobra, Dartek będzie stał na bramce, a ja będę środkowym. Ja będę obrońcą. A ja pewnie będę tylko przeszkadzał. Dlaczego tak mówisz? Nie jestem dobry w grach zespołowych. Pamiętasz grę w piłkę nożną? Ej, budyń, łap! Rety, dziękuję! A pamiętacie siatkówkę? My też chcemy grać! Budyń, musisz podać piłkę do kogoś z nas! Jestem pewna, że tym razem Budyniowi będzie szło lepiej. Pójdę z wami i będę kibicować jak prawdziwy kibic. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Budyniu! Budyniu, podaj do mnie! Jestem wolny! Ja też! Podaj do mnie! Skąd mam wiedzieć, komu podać? O nie! Krakersie, podaj do mnie! Jestem wolny! Hej, odwróć się! Czy to się liczy jako gol? Nie, ale zaraz zdobędę gola. Idzie jak burza. Gol! Zdobyłeś bramkę dla drużyny przeciwnej. O nie. Nie nadaje się do gier zespołowych.
Będzie lepiej dla wszystkich, jak wcale nie będę grał. Mój koteczku, nie bądź smutny. I wiesz, pamiętaj, że świetnie grasz w szachy, tak jak ja. Jesteśmy zespołem szachistów. Dziękuję, mamusiu. Hej! Powinienem grać tylko w te gry, w których czuję się swobodnie. O, Rety, co za niesamowity refleks. Budyniu, byłbyś świetnym bramkarzem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Budyń zastąpił na pozycji bramkarza Dartka, który i tak wolał biegać za krążkiem. Ha, hurra! Budyń, brawo! Wspaniale, tak! Brawo! Brawo! Budyniu, jesteś świetnym bramkarzem. Z tobą w bramce będziemy najlepszym zespołem. Aha, dziękuję. Czuję się świetnie jako bramkarz. Ale super! Miau, 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 miau! Każdy ma swoje miejsce w zespole. Wystarczy tylko znaleźć to najbardziej odpowiednie dla siebie. U tatusia w pracy. Pewnego dnia tatuś wrócił z pracy bardzo zmęczony. Tatuś wrócił! Tatusiu, pobawimy się w berka? Berek! Co się dzieje? Przykro mi, kotki, ale miałem ciężki dzień i jestem zmęczony. Pracujesz w fabryce cukierków. Co w tym ciężkiego? Właśnie, to najlepsza praca na świecie! W biurze masz pewnie czekoladową rzekę. To wcale tak nie wygląda. Wiecie co? Zabiorę was jutro na wycieczkę po mojej fabryce. Sami zobaczycie. Pójdziemy z tatusiem do pracy! Ale fajnie! Miau, 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 miau! Następnego ranka tatuś zabrał kotki do fabryki i pokazał im swoje biuro. Super! Wymyślanie nowych słodyczy to pewnie wspaniała zabawa. Myślicie, kotki, że to taka prosta sprawa? No jasne, choćby eklerki z miodem. Już takie mamy. A to może jagodowe pączki? Też już mamy. A ciastka w kształcie auta z czekoladowymi kołami i piankowymi kotkami w środku? Pycha. Też już mamy. No, ale tam, gdzie produkuje się słodyczy, na pewno jest superaśnie. Tak? Sami zobaczcie. Mamy wiele oddziałów produkcyjnych, gdzie przygotowujemy różne ciasta i ciastka. Ojej, ale fajnie! Chodźmy już tam, tatusiu! Tutaj składniki takie jak jajka, cukier i mąka są mieszane jako baza pod przyszłe słodkości. Co z tego wyjdzie, zależy jak wymieszamy bazę właśnie tutaj. Można mieszać, aż będzie kruche, chrupkie albo gumiaste. Krokersie, przestań! Słuchajcie, to drogi i specjalistyczny sprzęt. Pytajcie o zgodę, nim coś dotkniecie. Przepraszam, tatusiu. Myślałam, że jest łatwiejsze w obsłudze. Oto główna linia produkcyjna. Tutaj surowe ciasto umieszczamy na taśmie, na górę dajemy krem, a na końcu owoce. Tak powstają tartaletki. Możecie położyć tu kilka babeczek, tylko ostrożnie, proszę. Rety, moja czapka! Tylko nie to! Trzeba zatrzymać linię produkcyjną! Tatuś musiał zatrzymać linię produkcyjną. Wypełniona kremem czapka. To całkiem nowe ciastko. Raczej już jej nie założę. Raczej nie, ale jest pyszna. Dzwonili z supermarketu, żeby potwierdzić dzisiejszą dostawę.
Co się dzieje? Dlaczego linia stoi? No bo mamy taki maleńki problem. Nie zdążymy z zamówieniem? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Możemy wam pomóc? Na pewno jest do zrobienia coś naprawdę prostego. Kotki opieczętowały wszystkie pudełka do wysyłki. Niebawem słodkości były gotowe do wywózki. Jak zawsze punktualnie dziękujemy za te wspaniałe przysmaki. Ależ nie ma sprawy. Dziś wyjątkowo miałem niewielką pomoc w pracy. Krakersie, pianko, budyniu, dziękuję. Dobra robota, kotki. Musimy teraz wracać do fabryki, bo mamy jeszcze sporo do zrobienia. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Teraz kotki wiedzą, że robienie ciastek nie jest wcale tak proste, jak sądziły. Co sprawia, że smakują jeszcze lepiej. Według instrukcji. Pewnego dnia babcia sprzątała pokój, w którym miały nocować kotki. Babcia! Moje kochane koteczki, wasz nowy pokój jest prawie gotowy. Trzeba jeszcze wstawić łóżeczka. Będą bardzo wygodne, jak tylko się dowiem, jak je poskładać w całość. Ale fajnie! Miau, 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 miau. A gdzie jest nasz model statku pirackiego? Ahoj, jest tutaj, ale instrukcja chyba została w bagażniku. Patrzcie, mam! O, jest tu sporo części. Poskładanie trochę zajmie. Bułka z masłem. Złożymy ten statek raz, dwa. I potem puścimy go w rejs po stawie. Cudownie. Podczas gdy wy będziecie składać łóżka i statki, ja przygotuję nam obiad. Ej, budyniu, a powiesz mi, co to znaczy? Weź część A i połącz z częścią B. Potem wetknij część C do części D. Nie rozumiem z tego ani słowa. Możemy złożyć statek używając naszej wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że ta część to kawałek pokładu. A to wygląda jak ster. A to jest piracka flaga. Kotki są pewne, że uda im się zbudować statek. Chyba jednak potrzebujemy instrukcji. Wygrzebię ją z kosza na śmieci. Ale te instrukcje są takie długie. Będę miał 100 lat, zanim skończymy. Musimy myśleć logicznie. Czyli co? Już mówię. Jest tu sporo małych desek, które są pewnie pokładem. Hopla. To logiczne, prawda? Będą pewnie nad tymi łukowatymi częściami. Logiczne, zgadza się? Ale tak nie wygląda. Czyli najwyższy czas znaleźć instrukcję w śmietniku. No dobra. Babciu, gdzie są wszystkie śmieci z kubła? Posortowałam je odpowiednio do recyklingu, żeby śmieciarze mogli je zabrać. Nie! Dlaczego ja wyrzuciłem te instrukcje? Już nigdy jej nie znajdziemy. Ale to były śmieci szklane, a instrukcja jest z papieru, więc będzie w koszu na papier, który jeszcze nie został opróżniony. Hurra! Instrukcja! Dziękujemy ci, babciu. Tym razem kotki robiły wszystko zgodnie z tym, co było napisane w instrukcji. Z instrukcją też się nie udało. Co my robimy źle? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Poprośmy tatusia, żeby pomógł nam w składaniu. Tatuś ciężko pracował przy składaniu łóżeczek dla kotków. Tatuś chyba też potrzebuje pomocy. Tatusiu, robisz wszystko według instrukcji? No, rzuciłem na nią okiem i położyłem z boku. Myślałem, że dam radę bez niej. No, maszt i kotwica i ster. Koteczki moje, mogę zobaczyć waszą instrukcję?
Już wiem, w czym problem. Niechcący zamieniliście instrukcję. Tu jest instrukcja do statku, a ta instrukcja jest do łóżeczek. Coś takiego. Teraz bez problemu powinno się udać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wymyślanie, jak coś zrobić samemu, to naprawdę niezła zabawa. Ale używanie instrukcji zwykle bardzo ułatwia pracę. Noc w lesie. Pewnego dnia rodzice obudzili kotki wczesnym rankiem. Pora wstawać, koteczki! Dziś jedziemy do parku krajobrazowego, gdzie wszyscy spędzimy noc. Na biwak? Naprawdę? Będziemy spać w namiocie? I gotować na ognisku? Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W parku wolno biwakować tylko w wyznaczonych miejscach. Tu nie ma już nic wolnego. Jedźmy nieco dalej. O, tu chyba też jest pełno. Po krążeniu wokół parku przez ponad godzinę, tatuś nadal nie znalazł wolnego miejsca. Kiedy w końcu dojedziemy? Jestem zmęczony. Ja też i bardzo głodny jestem. Mnie się chce pić. Cierpliwości, kotki. Pojedziemy jeszcze kawałek dalej i na pewno znajdziemy idealne miejsce. Ale szybko nas mijają drzewa. Drzewa się zatrzymały. Utknęliśmy tu już na zawsze. Bez paniki, kotki. Zaraz wszystko będzie dobrze. Rusz się! Hurra! Pójdę poszukać drewna na ognisko, a wy pomóżcie tacie rozłożyć namiot. Chyba zapomniałem wziąć śledzi do namiotu. To one trzymają namiot na miejscu. Jeśli nie rozłożymy namiotu, będziemy spać na zimnej, twardej ziemi. A jak zacznie padać? Przecież możemy spać w aucie. Będzie nam ciasno. Tak, ale to nas przynajmniej chroni przed strasznymi leśnymi stworami. Okropnie dużo tu komarów. Nie, nie chcę spędzać nocy w lesie. Ja też nie. Tatusiu, idź po mamusie, wracamy do domu. Właśnie, w domu nie ma komarów. Ani strasznych leśnych stworów. Spokojnie, kotki, jesteśmy w parku krajobrazowym. Tu nie ma żadnych leśnych stworów. Straszny leśny stwór! Kotki, strasznym leśnym stworem jest mamusia. Naprawdę bardzo śmieszny. Zbierałam gałęzie na nasze ognisko. Wcale nie było łatwo, ale szukałam, aż znalazłam. I mamusia właśnie rozwiązała nasz problem z namiotem. Mam świetny pomysł. Razem postawimy nasz namiot i spędzimy w nim super noc w lesie. Niebawem kotki zapomniały o wszystkich lękach i miło spędziły czas na rodzinnym biwaku. Kotki, czas już spać. Dobranoc, mamusiu! Dobranoc, kotki! Przesuńcie się trochę. A tu są komary! I głodne leśne stwory! I są naprawdę ogromne. Dobrze, że wziąłem ze sobą spray na straszne leśne potwory. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Gdy tylko kotki przestały się wszystkiego bać, przeżyły wspaniały czas na łonie natury.
kocie kłótnie. Pewnego dnia tatuś przyniósł kotkom grę planszową. Spójrzcie, co tu mamy! W tę grę, kochani, może grać kilka osób naraz. Żadne z was nie będzie się nudzić. Mamusia i tatuś muszą coś załatwić, ale wy możecie już zacząć grać. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Dobra, ja zaczynam. Ale Krakersie, ty zawsze zaczynasz, chociaż raz ja chcę. Wcale nie, ja nigdy nie zaczynam, ja chcę. Jestem szybszy, więc ja powinienem. Ja zaczynam. Żaden kotek nie chciał ustąpić drugiemu. Juhu, ale super! Teraz wasza kolej. Mam tego dość. Wcale nie mam już ochoty z tobą grać. Ja też nie. Więc to tak? W takim razie ja nie chcę grać z wami i idę na dwór pograć w piłkę. Kotki myślały, że będą się lepiej bawić bez rodzeństwa. Będę miała mnóstwo czasu na szycie sukienek dla moich lalek. Zaprojektuję własną kolekcję i wszyscy będą nią przezachwyceni. A ja zostanę znaną projektantką. W końcu mogę się poświęcić nauce, badać fajne rzeczy jak rośliny czy grzyby. Kiedyś wyruszę w świat i odkryję mnóstwo niesamowitych rzeczy. Wreszcie mam czas na piłkę nożną. Będę kapitanem znanej drużyny i wygram z nią Mistrzostwa Świata. I dostaniemy trofeum. Ojej. Ale kotki szybko zrozumiały, że czegoś im brakuje. Szkoda, że Krakers i Budyń tego nie widzą. Tak. Chciałbym dzielić moją radość z bratem i siostrą. Świętowanie z Budyniem i Pianką byłoby takie super. Miau, wow, miau, wow. Miau, wow, miau, wow. Miau, wow, miau, wow. Pianko, co robisz? Nic, chciałam tylko rzucić okiem na tę grę. Dobrze się sami bawicie? Jasne, jest super. Najlepiej na świecie. Ja też się bawię jak nigdy. Kotki przyszedł odwiedzić Borys. Kto tam? Borys! Cześć, Borys! Cześć wam! Borysie, zagrasz ze mną w grę? Nie, zagraj ze mną, Borysie. Ale lepiej będzie, jak zagrasz ze mną. Dlaczego nie zagramy wszyscy razem? Zdecydowaliśmy, że już nigdy razem nie zagramy. Bo ktoś zawsze chce być we wszystkim pierwszy. Albo ktoś o wszystko się obraża. Ciągle się kłóciliśmy. Ja nie mam żadnego rodzeństwa, więc przyszedłem pograć z wami, ale się kłócicie. Borysie, nie wychodź! Zagramy razem i nawet możesz zacząć pierwszy. Ja też mogę. Mam dosyć siedzenia samemu. Ja też. Mam świetny pomysł. Powinniśmy przestać się kłócić i razem zagrać w tę grę. Oho, widzę, że wciągnęła was gra. Macie jeszcze miejsce dla dwóch graczy? Tatuś i ja bardzo chętnie zagramy z wami. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki zrozumiały, że nie jest ważne, kto jest pierwszy lub kto wygrywa, jeśli przyjaciele i rodzina są razem. Niespodzianka! To było święto, Narodowy Dzień Kota. To dzień, w którym rodzice dają swoim małym kotkom prezenty. W tym roku dostaniecie jeden duży prezent, którym się podzielicie. Jeden, ale za to niesamowity! Dostaniecie prezent wieczorem. Bądźcie cierpliwi, to niespodzianka. Niespodzianka! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki nie mogły się już doczekać wieczoru. Patrzcie, wielka dziewczyna.
żarówka coś przywiozła. Coś ogromnego. Redy, to pudło jest ogromne, a w nim jest nasz prezent. Tak? Mamusia mówiła, że to będzie duża niespodzianka. To pudło jest tak wielkie, że pomieści cały zestaw encyklopedii roślin. Nie, jest tak wielkie, że pomieści części do statku pirackiego. Ręce na ster! Może to wielki instrument muzyczny, na przykład piękna harfa? Pudło jest tak wielkie, że może pomieścić prawie wszystko. Nie dowiemy się, co w nim jest, aż do wieczora. Nie dam rady czekać tak długo. Chodźmy już teraz zajrzeć, co jest w pudle. Rodzice powiedzieli, że to niespodzianka na Dzień Kota. Możemy udawać zaskoczonych, kiedy otworzymy je wieczorem. Dobrze, ale rodzice pewnie gdzieś schowali to pudło. Musimy być super sprytni, żeby je znaleźć. Kotki przeszukały cały dom, ale nigdzie nie znalazły pudła. Gdzie mogli ukryć takie pudło? Szukaliśmy już wszędzie. Ale nie tutaj. O! Szybko otwórzmy je! Ale niespodzianka. Myślicie, że rodzice chcą nam udekorować pokój tą przeogromną wazą? Ale ona będzie nam przeszkadzała. Ale nadal musimy udawać zaskoczonych, kiedy otworzą pudło wieczorem. Inaczej zawiedziemy mamusię i tatusia. Kotki, nadszedł czas na wasz prezent. Wasza wielka niespodzianka czeka w pokoju. Ciekawi, co to jest? Hurra! Hurra! Niespodzianka! Podnieście pudełko. Chcę widzieć wasze miny, jak zobaczycie zawartość. Nie wiem, czy potrafię udawać szczęśliwego i zdziwionego. Wiemy, że w tym pudełku jest ogromna waza. Nie wytrzymaliśmy i zajrzeliśmy do środka wcześniej. Przepraszamy, że wszystko zepsuliśmy. Proponuję mimo wszystko tam zajrzeć. Może jednak coś was zaskoczy? Super! To magiczne miasto z zegarem, które świeci w ciemności. Dlatego chcieliśmy dać go wam wieczorem, żebyście zobaczyli go w całej okazałości. Kupiliśmy to jakiś czas temu, a waza jest prezentem dla babci. Ale pudło po wazie jest akurat w takim rozmiarze, żeby schować w nim wasz prezent i żeby niespodzianka się udała. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki spędziły wspaniały wieczór z rodzicami, świętując Dzień Kota. Teraz już wiedzą, że warto czekać na niespodzianki. Wyprawa po czajnik. Pewnego dnia kotki i rodzice przygotowywali herbatkę. Dziękuję za pomoc, koteczki. Wszystko jest gotowe. Jeszcze tylko ugotuję wodę. Orety, wygląda na to, że czajnik się popsuł. Raczej trudno się dziwić. Służy nam już od dłuższego czasu. O nie, już nigdy nie napijemy się herbatki z cytryną. Nie ma się co martwić, kotki. Wystarczy skoczyć do sklepu i kupić nowy czajnik. Będziemy mieli piękny czajnik. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W sklepie tatuś i kotki zobaczyli wiele innych ciekawych rzeczy.
patrzcie tylko, mazaki! Musimy je kupić! Przecież już masz mazaki, Krakersie. Tak, ale nie te kolory! Dobrze, kupmy je. O, młotki! Przypomniało mi się, że muszę kupić młotek. Jej, patrzcie, jakie super płetwy! O, jakie piękne balony! Tatusia i kotki tak porwał szał zakupów, że stracili rachubę czasu. O, rety, jesteśmy tu już godzinę. Mamusia przecież na nas czeka. Dobrze, zapłaćmy i wracajmy do domu. Jesteśmy! No tak, widzę, że zakupy bardzo udane. No jasne, kupiliśmy sporo potrzebnych rzeczy. Nowe mazaki! Jeszcze nie miałem takich kolorów. Krakersie, przecież masz te kolory, zapomniałeś już? Malowałeś nimi obrazek. No tak, rzeczywiście, najwidoczniej zapomniałem. Mamusiu, kupiliśmy gumową kaczkę, odstawię ją do łazienki. Przecież mamy mnóstwo gumowych kaczek. Co jeszcze kupiliście, kochanie? I kupiłeś ozdoby na choinkę? W środku lata? Ale mamusiu, są takie piękne! Zobacz, kupiliśmy też śnieg w sprayu! Co jest w tym pudle? To strój potwora, kochanie. Na karnawał, który tak bardzo lubisz. Tak, ale wolę coś eleganckiego, jak przebranie syreny. Nie przepadam za potworami. O! Filtr do basenu? O, ale po co? Przecież nie mamy basenu. Niepotrzebnie to kupiłem, ale spójrz na nasz nowy młotek. Stary gdzieś zgubiłem. Nie zgubiłeś, widziałam go w piwnicy. Naprawdę? Hurra! Mamusia znalazła młotek! To co zrobimy z tymi rzeczami, które kupiliśmy? Trzeba je schować dla bezpieczeństwa do piwnicy! I zupełnie nie będzie już w niej miejsca! Po pomocy! Słuchajcie, mam świetny pomysł! Musimy zwrócić to wszystko do sklepu! Dobra myśl, pianko! Ale najpierw jeszcze coś zjemy. Mój brzuszek jest bardzo głodny. W takim razie zjemy i napijemy się herbatki. Z tym akurat może być problem. Zapomnieliśmy kupić czajnik. O nie! Nie martwcie się, kotki. Mamy gdzieś w kuchni stary metalowy czajnik. Mogę go użyć do zagotowania wody, jak to się dawniej robiło. Ale super! Miau, 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 miau! W końcu wszyscy napili się herbaty, a kotki dowiedziały się, że nie warto kupować wszystkiego, co się chce. Lepiej kupować to, czego naprawdę potrzebujemy.